Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, tryb Fortnite i ostatnio challenge na niezbieranie dropów spodobał mi się tak bardzo, że dzisiaj również nie będziemy zbierać dropów i będziemy wyzywać od razu wszystkich graczy na pojedynek. Pasuje mi to, bo o, okej, okay. Ja, wow, znaczy, wow. Detect streaming delays? Limited disband? What the hell? Ja mam i9 i pieprzony dysk SSD. Jak tutaj? Co tutaj wykryło? Ej, ale te problemy z Forza Horizon 5 pojawiają mi się od czasu, kiedy mam zainstalowane na dysku Forza Motorsport. Czy to ma jakiś związek? Nie mam pojęcia. Zainstalowałem sobie tajną broń do mojej kierownicy, zaraz wam pokażę jaką, ale tutaj mam gęstą sytuację już teraz. Ktoś próbuje zgarnąć dropa. Dawaj, 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 dawaj. Jest, mam go, mam go, mam go, okej. Kogoś strąbiłem, jest w tą stronę. Dobra, moja tajna broń polega na tym, że teraz mogę patrzeć się do tyłu, bo sobie tak przypisałem przyciski i mogę trąbić, więc mogę kogoś wyzwać jakby w tył, bo to można tak zrobić, bo wystarczy kogoś strąbić, tylko trzeba mieć go na widoku, nie? O kurczę, jest Garbi kontra Garbi, jaka klasyka! Ty, ale zajebiście pojechał tam przez górę, ja myślałem, że ten podjazd go tam no mocno zwolni, nie? Na tyle, że spokojnie sobie wyrobię przewagę, on jakoś tak podjechał, że go w ogóle nie zwolnił, ej. Ja, ale wstyd, no nie no, kurde, przegrałem, Garbi kontra Garbi, przegrane. Ja mam Forzę na Steamie i żadnych problemów nie mam. Oj, jestem w stanie w to uwierzyć, bo tak naprawdę największe problemy są na tej aplikacji Xbox. Wiesz, ta aplikacja Xbox jakoś nie łączy się z tym sklepem Windows Store, są zajebiste problemy z tym, naprawdę. Trzeba jakieś usługi wyłączać w Windowsie, w linię komend coś wpisywać, resetować tą aplikację jedną i drugą. Ja naprawdę dostałem wczesny dostęp do Motorsport i nie mogłem nagrać żadnego odcinka, bo nie chciała mi się uruchomić od wczesnego dostępu ta gra, naprawdę. Mam wyzwanie dla ciebie, wygnę eliminatora Tsuru lub jakimś autem z drugiego poziomu. No to Audi RS6 od razu mi przychodzi do głowy. Lucek, bardzo się poprawiłem. Poprawiłeś, grasz 1000 razy lepiej. O, poważnie? Nie zauważyłem. Ty, mamy typa na blisko, jedziemy. Dopiero co się tu pojawiłem, wziąłem Tsuru. Okej, mamy trąbik, mamy. Bardzo bym chciał wytestować dzisiaj mój nowy trik na trąbienie do tyłu. Bo na kierownicy to jest jak zupełnie nowa gra teraz. Czekaj, czekaj, czekaj. Czymś, ej, on musi mieć pierwszy poziom, bo dopiero koło mnie się pojawił. Też ma Tsuru. Ej, Tsuru kontra Tsuru. I podwulkan jeszcze. To jest najlepszy rodzaj pojedynku. Czekaj, co on tu wykombinuje? No ucieka, gościu. Mamy te same auta, come on, sedan, sedan. Mam go prawie, mam go. No kurde, nie łapie mi typa. Gdzie on jest? Mam go! Jest. O, żeż ty! Nie, dobrze! Ale mnie zrobił! Dobra, też się rozbił, dzięki! Chociaż mamy równe szanse teraz. Bardzo dobrze! O, nie, murek! Gaz, 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 gaz! Jedziemy łeb w łeb! Czekaj, bo nie mam kiedy spojrzeć nawet na mapę, gdzie jechać? Kurde, jeszcze w jakiś ten się wrąbałem. O, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Oj, chyba będzie walka. Kilometr do celu, o nie. Weź się rozwal, gościu. Kurde, ale ciśnie. Na samym początku oboje się rozwaliliśmy. Garbi kontra Garbi przegrane, jak będzie teraz? Dawaj, Tsuru! O nie, kaktus! Trzeba te kaktusy omijać, bo one prędkość zmniejszają. Patrz, patrz, patrz! Lucek bardzo się... A, to było już. Robiłem challenge, że gram na klawie, mając siódmy poziom
Trajkat przegrałem z Volvo na drugim? O, to faktycznie niezły challenge. Polecam Shifter Sim Masters. Jakość, cena idealne. Serio? Ja lubię te moje shifterki. Mam tu jedną dużą łopatkę i cały czas się nią posługuję. Zajebista. Dasz kod tuningu tej elektrycznej BMW. W ostatnim odcinku 5 najlepszych furek do driftu. Jest kod do tej BMW i4. Tam możesz sobie to znaleźć. Zrób wyzwanie, że wymieniasz tylko jeden raz auto. Czyli co? Czyli z pierwszego na siódmy i już nie możesz wymienić? Aha, że na przykład, rozumiem, czyli mam jedną wymianę samochodu na mecz? Ciekawe w sumie. Czyli jakby to miało wyglądać, że co, szukam pół godziny jakiegoś dropa i wybieram tego dropa, który mi pasuje? Ktoś tu na skraju strefy czeka. O nie, dobrze. Czekaj, ja wytestuję ten mój trąbik nowy. Do tyłu. O kurde, co to? Jedziemy! O, mini! Dawaj, to będzie ciekawy pojedynek. Jadę przez stadion. A czemu nie? Prościej będzie chyba, tylko tam trzeba uważać, jak się wyorzesz ty. Jak się wyjeżdża ze stadionu. O nie spychajcie mnie. O, wiedziałem, że to będzie chciał zrobić. Jak się wyjeżdża ze stadionu, to trzeba troszkę zwolnić, żeby nie uderzyć sufitem o... O właśnie, o sufit właśnie, dachem o sufit, żeby nie uderzyć. Kurde, nic nie widzę. O, okej. Dobra, ej, na razie jedziemy łeb w łeb. Dawaj, curu. Czekaj, bo kurde... Ja mam już na maksa oddaloną kamerę. I martwię się, że mogę w coś przywalić. Po prostu nie widzę, co jest przede mną. Jakie czary. Dawaj, curu. Okej, jest asfalt. Chyba miniacza porobię. Nie ma wstydu, no kurde. Pierwszy poziom kontra, który tam ten miniacz miał. Ej, ja nie mogę brać dropów, ja muszę chyba tego miniacza wziąć. Nie, wiesz co, nie biorę tego miniacza, ja sobie ulepszę furę. Przecież nie mogę tym... Przegram od razu, kurde. Zobaczcie, pierwszy poziom go zrobiłem. Zamiast tego miniacza wziąłem Porsche'awę. To też jest wolne auto, nie? Ale jakoś tak... No, w miniaczu chyba nie mamy wyższej prędkości jak 150 km na godzinę. Tam chyba jakiś strasznie słaby VMAX był. I te samochody z pierwszego poziomu są lepsze niż tamto. Czekaj, bo tu na blisko jest chyba jakiś typo. Tylko by musiał pod niego podjechać tam. Jak strefa... O, widzę go! Jest tam w centrum Horizon. Ty no, przyjechałem tu, ale... Tu nikogo nie ma, przed chwilą go widziałem na skraju mapy. Znaczy no, mojej minimapki. Gdzie on jest? Wyszedł z gry? Właśnie widzę, jak wszyscy biorą szósty, ósmy poziom. 20 graczy do końca zostało, a ja jadę z drugim. I tam w tym centrum Horizon było jeszcze takie fajne Volvo V60 do zabrania. O, ktoś pode mnie podjechał. Czekaj, jak tutaj? Okej, okay. Jedzie ktoś za mną, chyba czymś dobrym, bo ciężko mi było tutaj podjechać, a on się od razu tu, wiesz, jakby pojawił, nie? Dawaj, musimy go jak najszybciej wyzwać. Jak już będę szybko jechał, najlepiej. Chodź. Kurde, trzeba ominąłem, patrząc się do tyłu, what the hell? Jest, mam go. O, rzesz, ty, Porsche kontra Porsche, jedziemy. Okej. Okay. Dobra, czy gościu się wróci? O, rzesz ty. Dawaj, Porsche, ja wierzę w ciebie. Będzie dobrze. Który on miał poziom? Szósty? Szósty chyba, nie? Jedziemy asfaltem. To jest chyba w tym takim... Meta jest chyba w takim kanionie. Tam trzeba uważać, żeby nie jechać na przełaj, bo tam praktycznie nie można wjechać na przełaj. Dobra, jadę. Nie ryzykuję. Tutaj jest przepaść po prawej. Dół taka fajna, Porsche'awa. Ja takim, kurczę, zgniłym jabłkiem jadę. Kurde. Powiem ci, nie wiem, jak tu jechać. Okej. Okay. Dobra, zaryzykuję, pojadę na skróty. Kościół jedzie za mną. O, rzesz ty. Chyba będzie jakaś walka, ty. Ej, czemu on tak z tyłu został? Przecież ma takie dobre auto. Co on robi? Ty, rozwalił się. Dobra, muszę stąd jakoś wyjechać, bo...
tu chyba, nie? Kurde, ja tu nie byłem. Ile razy w ciągu waszej kariery w Forzie Horizon 5 byliście w tym miejscu? Wow! Ej, Porsche wygrałem z Porsche! Wow, który to poziom? Ja, ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Ty, tutaj ktoś jest już na blisko. Dobra, mamy kogoś, pokaż mapkę. Okej, okay, pojechał na skraj, to musi być dobry gracz. Tutaj ktoś stoi i się modli. Słuchaj, to nie niedziela jest. O, tutaj się gonią. Ktoś tutaj dobrze gra. Widzę ten jeden z tyłu, co tam ciśnie. Ściga tego drugiego. Chciałbym wam pokazać ręką, ale nie mam jak. Jadę za nimi. No co mam robić? I tak dropów nie mogę zbierać, nie? Ej, szósty poziom to już nie ma źle. To już jest naprawdę przyjemnie. Wygrałem drugim z szóstym. Kurde. Jaki fajny przejazd w ogóle mi wyszedł. Nie spodziewałem się tego kompletnie. Ej, tamten przede mną ma coś dobrego. Na pewno. Gdzie oni pojechali? Dobra, wyzywają się na pojedynek? Tak. Aha. Tutaj ktoś w lesie stoi. Okej. Okay. Podjedziemy kawałek do przodu. Tu widzę fajną miejscówkę. Oho! Coś my tutaj mamy. Ktoś się tu skrył w krzaczorach. Czy to będzie jakiś fajny poziom dla mnie? Wyjedź na drogę. Tak, tak. Właśnie tak. I... O kurde, to coś dobrego jest chyba. Coś niskiego. Szósty poziom tam stał. Kurde. Ej, to coś szybkiego jest. Coś szybkiego, coś niskiego. Ja go cisnę, ale on ma szybsze auto. Nawet o tym nie wie. Okej. Okej. No to nie jest dobry pomysł, żeby tak jechać. Bo jak zawróci na ręcznym, to ino roz. Ja chyba wiem, co on... Ale i dobrą ma furę. Kurde. To będzie koniec meczu, a to już w sumie koniec meczu będzie. Już? Kurde, ja mam szósty poziom, come on! Ej, tam są typki, dobra, będą się ścigać? Czekaj, czekaj, czy strefa zdąży się zmniejszyć? Co tu się dzieje? M5? O, żeż ty. O, żeż ty, niedobrze. Niedobrze. Gazu, gazu, Porsche, ja. Ci nie zdąży chyba zmniejszyć, nie? O, ale niedobrze jest. Niedobrze jest, kurde, wciul. RJ Anderson, rozwal się. Rzućcie na niego jakiś czar. Nie wiem, oglądacie Harry'ego Pottera? Tam Alcacei de Felci. Nie, czekaj, to nie ta bajka. O! Co to było, jaka wymijka. Rozwalił się, tak? Tak? Nie tak? O, nie, ja już muszę... okej. Czekaj, bo może się skończy. Shrinks in. No, już koniec pojedynków. Nie, no koniec meczu jest, kurde, sześciu graczy, już nie powinno być pojedynku. Dawaj, Tsuru, na drift. Nie uwierzysz, ale przegapiłem ten samochód. Tak samo jak nie mam M2 tej nowej. Po prostu przegapiłem, nie zdobyłem w playliście festiwalowej. Ostatnio próbowałem zapolować na M2. I nawet przez chwilę mi się pojawiła za 20 milionów i miałem ochotę kupić, ale no nie zdążyłem, bo ktoś ją wykupił, więc będę musiał dalej polować. A Tsuru też tak samo jak M2. No po prostu będę musiał kiedyś poczekać, aż znowu te samochody się pojawią. Chyba że ktoś z was będzie chciał mi strajdować M2 lub Tsuru. Jeśli tak, to chętnie odkupię i może nawet jakiś odcineczek sobie nagramy. Co wy na to? No i szukamy kogoś. Próbuję się cały czas tak respić mniej więcej w środku mapy, koło stadionu. Wydaje mi się, że tutaj będzie chyba najwięcej graczy. I wiecie co? Pojedziemy sobie teraz w stronę, gdzie właśnie jest tych najwięcej znaczników graczy, bo... No spróbujmy po prostu, zobaczymy co się stanie. Czy uda mi się kogoś znaleźć, czy nie? O proszę, już kogoś mamy. Mam nadzieję, że dobry samochód ma. Oj, chyba nie ma początkowego. Audi, okej, dawaj. W dobrą stronę się ustawił. Bardzo ładnie. Wow, kurde. Uspokój się. Co mu tak rzuciło? Dobra, Audi jest dobre. Pamiętacie o tym, nie? Audi, kurde, ciśnie. I mnie chyba podgania. Czekaj, muszę tu dobrze trafić. Okej, okej. Oj, będzie walka. Tak, ta Audica jest przekozacka. Ale ciśnie typek. Pokaż mapę. O kurde, blisko. No nie wiem, marne szanse.
Marne szanse. Czy będzie walka? Będzie walka. Ty, zjechał, pa! Nie trafiłem go! Cholera. Dobra, może się rozwali jeszcze. Bo ja na pewno cię nie rozwalę. Nie, nie, nie. To było milimetry od drzewa. O nie, patrzcie jaka ta Audisa jest szybka. Weź sobie porównaj to na przykład do tego miniacza takiego offroadowego. Ja mam wrażenie jakbym się ścigał z jakimś siódmym poziomem albo coś takiego. Który twoim zdaniem samochód jest lepszy w trybie Fortnite? Mini Coopa czy ten Nissan? Chodzi ci o Garbusa, nie Mini Coopa był w czwórce. Wiesz co, moim zdaniem są porównywalne. Oba nie dadzą rady podjechać pod wulkan. Tsuru jest chyba łatwiejszy, bo ma napęd na przód, więc przynajmniej dla mnie na przykład łatwiej go na kierownicę opanować. Ale mam wrażenie, jeśli chodzi o parametry takie jak przyspieszenie czy prędkość maksymalna, wydaje mi się, że są porównywalne. Tsuru chyba też lepiej, przez to, że ma napęd na przód, to chyba lepiej radzi sobie na offroadach, wiesz, tam gdzie trzeba podskakiwać, nie? Bo na przykład przed chwilą mi Volkswagena mocno podbiło tutaj przed stadionem. Że finalnie myślę, że Tsuru jest chyba lepszy. Mam też takie wrażenie, że jakieś takie fajniejsze przyspieszenie ma, ale to jest takie placebo. Ciężko stwierdzić, nie? Najlepiej to trzeba by było wystartować razem z Garbim na asfalcie i zobaczyć wtedy, jak wygląda przyspieszenie i prędkość maksymalna. Czy faktycznie jeden samochód będzie drugiego wyprzedzał, czy nie? Bo na offroadach, tak jak teraz sobie jadę, to praktycznie nic nie muszę robić. Samochód sam sunie, nie? W Garbi muszę kontrować sporo. Ty, ile tu typa jest? Okej? Okay. Czekaj, czekaj, tam ktoś się tak strzaił, okej. Okay. Czekaj, tu, patrz, patrz. Dawaj go. O, Tsuru kontra Tsuru, zajebiście! Już myślałem, że jakiś dobry gościu będzie, ale to tylko Tsuru. No dobrze. Myślałem, że... Znaczy miałem nadzieję, że może być też Garbi. Okej, okay, pojedziemy sobie autostradą. Tak jest. Tutaj jest ładny mostek. Nie będziemy jechać na przełaj, bo tutaj się jedzie w dół, tam przez jakąś rzekę. O, gościu pojechał na przełaj, no wybrał inną drogę, ale to nie jest dobra droga, myślę. Zobaczcie ile ten na tym moście chociażby zyskujemy, nie? Okej, okay. I wygraliśmy sobie, pięknie, to teraz drugi poziom, super, niektórzy już widzę, że odbierają piąty. Różnie to bywa, cholera, dobra, drugi, o, i taki drugi poziom, czekaj, bierz, okej, okay. Coś mi padnie, nie działa, czekaj, działa, padł? Ty, padł mi, przestał działać, kurde, ale przyfarciło mi, że wybrało tą audicę, muszę sobie baterię wyciągnąć i włożyć z powrotem, bo... Windows niestety i rozłączyło mi padziczka. Okej, okay, może teraz będzie dobrze. Podłączy się? O dobra, działa. Okej. Okay. Ej, środek strefy. A tutaj mamy kogoś fajnego. Chyba nie za szybki. Ej, to mini jest! Kurde, żeby tylko nie wziął nic fajnego z dropa. Dawaj miniacza! Już sobie sygnał szykuję, żeby dobrze... O kurde, nie, ktoś go tam ciśnie. Nie zabiera mi miniacza, nie za... Dobra, mamy następnego gościa. Ty, ciśnie czymś. Co to tam jest? Coś niebieskiego. Tsuru? To chyba Tsuru jest. Aż zredukuję na trójkę. Chyba Tsuru. Dawaj, Audica. Żryj go. Tsuru. Jest, mam. Kurde, nie widać nic przez te krzaczory, nie? Okej, okay, jedziemy w tą samą stronę, mamy równe szanse. Ta, na pewno. Patrzcie, ile tu się typów ściga. Będę... chciałem uderzyć tego trajkata. O, bym tutaj przywalił. Jedziemy na przełaj, dobrze jedziemy? Dobrze, jedziemy za wioską to jest. Właśnie tutaj na wiosce jest taki skrót. Tylko jak się jedzie od festiwalu Horizon. Nieraz widziałem właśnie jak gościu mnie tam ładnie porobił, ale tak doskonale ominął tą wioskę, tak jakby w ogóle w nic nie przywalił. Kurczę, pojechałem tymi górami. Ty gościu w Tsuru jedzie do samego końca, konkret.
Trafię? Trafiłem, kurczę, już myślałem, że pominę. Czy jechał? Tak, jechał do samego końca, brawo dla niego. Oho, co może pójść nie tak? Czekaj. O kurde! Serio? Ja nie mogę. No to pięknie. Okej, chyba znam tutaj skrót. Ale gościu raczej jest dobry, bo miał przy niku jakąś ikonkę. O nie, dobra. Dałem ciała, to nie w tą stronę. Bo chciałem tam pojechać, wiecie, jak jest ta hopka, tam można zjechać po prawej stronie, nie? I ładnie tam powymijać. Ty, to jest 700 metrów? Wow. Gdzie to jest? Mogę tylko liczyć na cud. Ale już cuda się zdarzały. Nie raz. Ja chyba dzisiaj wszystkie komentarze przeczytam na ostatnim odcinku. Fuck. Aha. Proszę bardzo, ledwo ruszyłem samochodem. I już crash. W tym momencie mam zajebiście długie ładowanie. Nawet przed tym wyborem w menu głównym. Dawaj zlot Nissan Tsuru w eliminatorze? Żeśmy chyba robili na live'ie. Ostatnio był taki wyjątkowy live'ik właśnie ze względu na Tsuru? Chyba coś było, tak mi się wydaje. Już nie pamiętam, bo chyba żeśmy to, jak wprowadzili tą aktualizację, to zrobiliśmy szybki taki zlocik. Dobra, biorę Tsuru. Sobota rano, odcinek od ludzka, jutro niedziela, więc wolne, czego chcieć więcej. O, i właśnie o takie postawy chodzi, czyli cieszyć się z małych rzeczy. To naprawdę ułatwia życie. Aha, zobaczmy. Kurczę, no. Ach. Mamy Ford Escort MK1 kontra Tsuru. O, zobaczymy. Nawet w moją stronę jest checkpoint. Ten Ford jest całkiem niezły. On ma tylko jeden problem. Niska prędkość maksymalna i napęd na tył. Na jedną oś znaczy się. Więc to jest czasami utrudnienie, zwłaszcza jak się podjeżdża pod wulkan. Ale ma całkiem niezłe przyspieszenie, jak na swoją klasę. I nie jest to wcale taki zły samochód. Więc trzeba się mieć na baczności, to na pewno. Jedziemy Tsuru, zobaczymy, czy uda nam się wygrać. I w sumie chyba nawet wezmę sobie ten samochód, jak mi się wygrać uda. I cyk. Chyba sobie wezmę nawet tego eskorcika. Przypomnę sobie, jak jeździł. Może coś źle zapamiętałem. Zobaczymy. No, całkiem nieźle. Chociaż mam wrażenie, że Tsuru lepiej się zbiera. Tak teraz im się kawałek przejechałem. O kurczę. Tam się jakiś dwóch gości pewnie ściga. Dobra, zawracam, bo za sobą widziałem więcej graczy. O, zawróciłem i teraz za mną pojawiło się więcej graczy. Dobra, coś nam się tu napatoczyło. Uła, ale dziwnie. Dobra, let's go. O, Ford kontra Ford, okej. No i zobaczymy, jak się spisze moja Fordzina. Czekaj, bo to był trzeci poziom, tak? Czy to nie był ten Focus taki całkiem niezły? Gościu pojechał w namioty i... rozwalił się. Ta-da! Możecie być ze mnie dumni. Podobało mi się. On chyba miał tego takiego fokusika, też ma napęd na przód. I w sumie coś tam nim ostatnio powygrywałem. Zgadza się? Tak, biorę tego fokusa Hyundai'a, nie. A, fu! Zobaczymy. Aha! No to nie będzie dobry pomysł, żeby go tak wyzywać na pojedynek. Szósty poziom, shit. A, się rozpędził w moją stronę, dobrze zrobił. Ciężko będzie. Dobrze to sobie rozplanował gnojek jeden. O kurde. Ale jedziemy. Nie poddajemy się. 2 kilometry, kurde, co tak daleko? Przecież to już mała strefa jest. O kurde, nawet nie widzę tej mety. Ej, tu może się jeszcze dużo wydarzyć. Jadę, kurde. I tak, 200 na godzinę, proszę bardzo. O nie, 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 nie. Joki fart.
tutaj. O, rozwalił się gdzieś tam. Czekaj, 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 trzeba to ominąć. Okej. Dawaj fokus. Kurde, wyjechał stamtąd szlak. Dawaj. No tamten mały, kurczę, ma dobre przyspieszenie. To jest jednak jego wielki atut. Ale jak w coś przywali, nawet drobnego, to staje w miejscu. O, nie dojeżdżaj do mety, nie dojeżdżaj. O. Kurde. No nie jestem zadowolony z dzisiejszych pojedynków. Musiałem naprawdę ostatnio trafić na słabych graczy. Skoro poszło mi tak dobrze na ostatnim odcineczku, bo też nie zbierałem dropów. Ale powiem wam, że tak z mojej perspektywy nawet fajniej się gra, robiąc same pojedynki. Bo jest śmieszniej, nie? Wiesz, można zebrać jakiś tam drop. Wiadomo, że na samym początku jest lepiej taktycznie zebrać drop jakikolwiek, no nie wiem, z trzeciego, drugiego poziomu, cokolwiek, nie? No dobra, poza miniaczem, tak? Ale no... Tak jest po prostu ciekawiej, nie? No po to się w sumie jeździ. Jak zrobisz taki meczyk typu o, brałem same dropy, potem wygrałem, nie? To ta wygrana nie jest taka smaczna moim zdaniem. A ciekawe, ile ja już mam tych wygranych, bo ostatnio patrzyliśmy, to miałem 9, teraz chyba będę miał 11 po 45 meczach. To jest tak. Jak to możliwe? Mam 10 dopiero? Ej, ja mam wrażenie, że naprawdę ciężko, że często wygrywam. Ostatnio patrzyłem 9, a teraz mam 10. O ja. No nie no, chcę tak zdobić do 20, do 50 wygranych. To jest trzeba zrobić. Muszę chyba poza odcinkami sobie potrenować. Powinienem czy wszystko nagrywać? Cały ten mój progres. No, ktoś tam napisał dzisiaj, że coraz lepiej mi idzie w tym eliminatorze. Ale naprawdę, tak mam wrażenie, że więcej razy wygrywałem. A tu patrzę takie niedowiary trochę. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście razem ze mną. No i zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Trzymajcie się, na razie. Hejas!